Właśnie o tym rozmawialiśmy w szatni i Natalka stwierdziła, że to był jedyny medal, którego jej brakowało z Mistrzostw Europy. No jesteśmy bardzo szczęśliwi, dorzuciła ten srebrny krążek, więc ma teraz całą kolekcję. Przede wszystkim ja w ogóle chciałam zacząć może od tego, że to, co widzą Państwo w telewizji, to tak naprawdę już jest coś po przedbiegach. Dziewczyny, żeby w ogóle dojść do tej rundy zawodów, żeby można było je zobaczyć na wizji, musiały przejść przez kilka bardzo ciężkich biegów. Więc no, bardzo się cieszę, że po prostu tutaj dotarły i się tak pięknie zaprezentowały, że Natalia była w finale A, Nikola dwa razy w finale B. To jest naprawdę niezwykłe osiągnięcie i to tylko pokazuje, że jesteśmy przygotowani do tych zawodów tak jak należy. Nikola prezentuje świetną formę w tym momencie, bardzo się cieszę, bo tak naprawdę wszyscy zawodnicy na tych zawodach jeżdżą rekordy życiowe, pobijają swoje możliwości i cieszę się, że na naszej ziemi możemy się tak fajnie zaprezentować, żeby chcielibyśmy w sumie, żeby ludzie zobaczyli i poznali, czym jest short track. Myślę, że sam fakt, że była dzisiaj w finale A na 1500 metrów pokazuje, że jej kondycja znacznie wzrosła, że jest przygotowana do tego, aby znosić wysiłki o dużej intensywności przez dłuższy okres czasu. Z tego się cieszymy. Chcemy, żeby na igrzyska dziewczyny pojechały nie z jednym dystansem, chcemy zdążyć z dwoma. Mieliśmy na to 4 lata i taki jest plan, aby tam pojechać z dwoma dystansami.